Rozdział ósmy Ewokacja szatana W tymże czasie, w mieszkaniu Kunardchawy, rozgrywała się zgoła inna scena. Wryński śmiał się jeszcze długo, gdy odeszli nieproszeni goście, Różyc ingrodecki z udzielonej im nauki. Wtórowała mu Sara, która przez uchylone drzwi doskonale widziała całą tę scenę, nawet cicho chichotał blady sekretarz. Ale później Wryński spoważniał. Czoło jego zasępiła chmura i czynił wrażenie człowieka, którego w najbliższym czasie oczekuje poważne zadanie i który nie wie, czy mu należycie sprosta. Jął wydawać dziwne zarządzenia. Zwolnił Kurowskiego, wyprawił dokąd dziś na noc służbę. Musi być zachowana najgłębsza tajemnica oświadczył Sarze, gdy pozostali sami. I Sara również straciła swą zwykłą pewność siebie. Chwilami w jej oczach przebiegał niepokój, a im dalej posuwały się wskazówki zegara, tem silniej objawiało się jej zdenerwowanie. Wreszcie nie wytrzymała. Zbliża się jedenasta, wrzekła, chodząc w podnieceniu po gabinecie Wryńskiego. Za godzinę. Czy twoje postanowienie jest nieodwołalne? Skinął głową. Chcesz go wywołać? zniżyła głos. Tego, który? Nie wymienia imienia szybko przerwał. Nie wolno. Pragnę widzieć naszego pana. Sare przebiegł mimowolny dreszcz. Wiesz, że nie lękam się byle czego szepnęła ale to czy ty wierzysz, że istnieje naprawdę? Każdy kto pragnie go wywołać, musi w to wierzyć. Tak, lecz. Byłam świadkiem różnych Twoich eksperymentów. Widziałam duchy niższego rzędu, larwy, demony, astralne maszkary, ale nigdy lucyp. To jest, chciałam powiedzieć jego. Sądziłam, że jest on tylko symbolem, który ściąga nam zwolenników i którego kult rozgrzesza z wielu uczynków. Że jest to jedynie pewne wyobrażenie posiadające dla ułatwienia określoną nazwę. Wszakże wciąż wątpiłam, czy egzystuje jako oddzielna istność. Ja nie wątpię. Czy miałeś tego dowody? Przyznam Ci się szczerze. Wryński przemawiał teraz niezwykle poważnie, że również i mnie, choć dokonałem w ciągu mego życia paruset ewokacji. Nie udało się ujrzeć jego oblicza. Ale wyczuwam obecność jakiejś potężnej istności, obdarzonej daleko większą siłą i rozumem, niż te różne zjawy, które na moje zawołanie przybywają tak chętnie. Kim jest? Jednak nie mam pojęcia. Chcę wierzyć, że nim, gdyż inaczej cały mój światopogląd straciłby rację i sens. Mówię ci to oczywiście w zaufaniu. Gdyż te wyznania nie są przeznaczone dla głupców, wchodzących w skład naszej sekty. Są przekonani, że widzieli go istotnie w czasie różnych seansów, jakie urządzałem na zebraniach, a posłyszane słowa, pochodzące od zjaw, których natury bliżej nie umiem określić, przyjęli za jego słowo. To ich rozgrzeszyło w zboczeniach, występkach i rozpuście. A inni zapytała. Czy go widzieli? Wszak inni w różnych wiekach też robili ewokacje? Znam całą odnośną literaturę odparł jak nikt i znów nie mogę ci dać stanowczej odpowiedzi. Tak i nie. Nie będę tu wspominał o sabatach średniowiecza, gdzie miał się pojawiać w postaci kozła, lub o zeznaniach czarowników i czarownic, które go widywały, jako przystojnego i bogato ubranego młodzieńca. Zeznania te nie są poważne i wydobyte albo za pomocą tortur, których inkwizycja nie szczędziła nieszczęsnym, albo też powstały, na skutek odurzających maści, jakimi wiedźmy, przed owemi wizjami, smarowały swe ciała. Również, nie będę wspominał o różnych klechtach ludowych, które go opisują, jako kuso przystrojonego Niemczyka. Nie zatrzymam się nad rozmowami Lutra z nim, który w swych książkach twierdzi, że rozprawiał długo i poważnie. Przejdę od razu do kilku prób ewokacji. Cara zawisła wzrokiem na ustach Wryńskiego. Pierwszą taką znaną próbę, mówił, uczynił Prelatti, nadworny mak słynnego marszałka Francji w XV wieku. Gilles de Raisa. Ujrzał go, lecz tak się przeraził, że zemdlał ze strachu w magicznym kole i później bliżej określić nie mógł jego wyglądu. To samo przydarzyło się wielkiemu okultyście XVI stulecia, Korneliuszowi Agryppie. Choć znał doskonale wszystkie formuły i zaklęcia, gdy wyczuł, że on się zbliża, uciekł z pokoju, w którym dokonywał ewokacji. Wzmiankę o tem znaleźć można w niektórych bardzo rzadkich wydaniach filozofii tajemnej. Gdyż z późniejszych została wykreślona. Inny Mak, mniej znany Rugieri, który dokonywał wywołania wedle księgi zaklęć honoriusza, najniesłuszniej przypisywanej papieżowi honoriuszowi dwa, a będące istotnie dziełem antypapieża Sawignonu, który kazał się również nazywać honoriuszem, życiem przypłacił podobny eksperyment. Tylko zczerniałe zwłoki znaleziono w komnacie. Wreszcie istnieje ostatnie sprawozdanie. Daleko mniej groźne, a zawarte w bardzo ciekawych pamiętnikach z XVIII wiekiem Hrabiny Dasz. Nadmienia ona, że za czasów regencji we Francji, niejaki rykwier, profesor magii K.S. Orleańskiego w obecności tego księcia oraz książąt Richelieu i Birona pokazał im go w opuszczonym zamku. Był to wysoki, młody człowiek, niezwykle piękny, całkowicie nagi. Twarz miał. Rzekłbyś, wykutą z marmuru, wielkie płomienne oczy, włosy i brody czarne i pokędzie żawione. W rysach twarzy panował wyraz melancholii, wzgardy i wyniosłej ironii, bez złości jednak i gniewu. Jak widzisz, opis ten różni się znacznie od tamtych opisów. Tak, odrzekła, ale z twoich słów poprzednich wynika, że podobne ewokacje narażają na poważne niebezpieczeństwo. Jeśli się obawiasz, to się cofnij. Nie cofnę się, pragnę być przy tobie. I ja się nie cofnę. Uczynię, co postanowiłem. Wiem, że te doświadczenia nie są zwykłą zabawką, ale dotychczas nie stała mi się żadna krzywda. Nie mam wyboru, pragnę poznać przyszłość. Dwukrotnie. Wspomniał swe berlińskie i petersburgskie dzieje, osiągałem szczyty i dwukrotnie spadałem bardzo nisko. Obecnie, po raz trzeci, uśmiecha się fortuna. Co dalej czynić? Jak się uchronić od zdrad i zasadzek? Rozumiem, szepnęła. Zapanowało milczenie. Oboje siedzieli w skupieniu, rozmyślając, co najbliższa przyszłość im przyniesie. Nagle Wryński spojrzał na zegarek. Już czas, rzekł. Pójdźmy się przebrać. Zaczniemy z uderzeniem północy. Wstał i skierował się do sypialni, podczas gdy ona również podążyła do swego pokoju. Był wtorek. Dzień ten umyślnie wybrał Wryński, bo, jak określały rytuały, w dzień ten należało wywoływać duchy ciemności. Duchy podległy uczuciom buntu i gniewu. I szafa musiała być szczególna. Powoli przebierał się w nią. Włożył więc czarną suknię, przypominającą sutannę, a obszytą czerwonym haftem. Na szyję wdział medal ołowiany, ze znakiem Saturna i słowy, Almalec, Afiel i Zarachiel. Ten medal zwisał na długim łańcuchu. Później... Miasta metystowego pierścienia nasunął na palec inny, soniksu, z wizerunkiem kozła. Do ręki ujął misternie rzeźbioną szpadę, pokrytą magicznymi znakami, a mającą za cel obronę przed zbyt złośliwym duchem. Na ostatek, nałożył na głowę coś w rodzaju tiary, po środku której widniały dwa wielkie skrzyżowane trójkąty, końcami odwrócone do góry. Był gotów. Saro Zawołał. I ona zdążyła się przebrać. Niewiele, chyba, kłopotu sprawił jej ten ubiór. Bo była przystrojona jeno w cienką muślinową, czerwoną tunikę, spod której przeświecało nagie ciało. Na miedzianych włosach połyskiwała mała, również czerwona czapeczka, zakończona maleńkimi różkami, a bose stopy tkwiły w pąsowych pantofelkach. Była piękna i niepokojąca. Zaiste, prawdziwa królowa Sabbatu. Ale Wryński nie zwracał uwagi teraz na urodę swej towarzyszki. W milczeniu podszedł do jednej ze ścian sypialnego pokoju. Na pozór była to gładka ściana. Lecz Wryński nacisnął na jakąś wypukłość i wnet rozwarły się potajemne drzwiczki, stanowiące przejście do pokoju przeznaczonego dla ewokacji, w myśl rytuału. By ewokacje mogły być skuteczne, istnienie podobnej komnaty winno było być ukryte przed domownikami. Chodźmy. Weszli i Wryński zamknął za sobą starannie drzwiczki. Później zapalił świeczniki i wtedy Sara mogła obejrzeć urządzenie pokoju, które po raz pierwszy widziała. Bowiem urządzenie zmieniał Wryński odpowiednio do tego, jakiego zamierzał wywołać ducha, a w podobnej. Jako obecna ewokacji Sara jeszcze nie przyjmowała udziału. Urządzenie to było ponure i mogło przejąć lękiem. Pokój był bez okien, widocznie zostały zabite, bez żadnych otworów, a ściany gładko obciągnięte czarnym jedwabiem. I o ile w gabinecie Wryńskiego roiło się od różnych niesamowitych obrazów, tu nie wisiała żadna ozdoba, tylko naprzeciw wejścia. Widniał wielki srebrny trójkąt, również odwrócony podstawą do góry, a koło niego litery, tworzącej imię Simon. Trzeba, bowiem, wiedzieć, że w magii trójkąt zwykły służy do wywoływania duchów dobrych i istności światła, podczas gdy taki, który znajdował się w komnacie, przyciąga zjawy niższe i duchy ciemności. Rozglądała się, więc Sara po komnacie z zaciekawieniem. Nie stały tam żadne meble ani sprzęty. Była całkowicie pusta. Tylko gruby, czarny dywan zaścielał podłogę, a na nim widniało duże białe koło, otoczone kabalistycznymi znakami z dwoma mniejszymi kółkami w środku. Koło takie służy, by schronić się w nim przed pojawiającym się duchem, który dzięki wypisanym kabalistycznym literom nie posiada dostatecznej mocy, aby go przestąpić. Prócz tego, w kole znajdowały się jeszcze dwa pięcioramienne świeczniki, a przed nim spory trójnóg, z kadzielnicą. Oto było całe urządzenie komnaty. Zaczynamy, wymówił Wryński, wskazując Sarze, by weszła do dużego koła i w jednym z mniejszych kółek zajęła miejsce. Pamiętaj, że nie wolno ci się odezwać ani słówkiem, bo naraziłabyś siebie i mnie na wielkie niebezpieczeństwo. Cokolwiek się stanie, zachowaj spokój i nie okazuj lęku. Sara skinęła głową i stanęła, gdzie jej rozkazał Wryński. On tymczasem zapalał świeczniki, później rozniecił kadzidła. Po pokoju rozlał się odurzający aromat jakichś nieznanych ziół, myry i aloesu. Jestem gotów oświadczył i stanął nieco przed Sarą, w drugim kółku. Obserwowała go teraz uważnie. Widziała, że zbladł i że zmienia mu się całkowicie wyraz twarzy. Chwilę stał w skupieniu, niby przygotowywując się do ewokacji, po czym nagle padł na kolana, dotknął czołem podłogi i głośno wymienił imiona – Hawajotch, Beliasa i Sachabiela. Ceremonia została rozpoczęta. Wryński podniósł się z klęcząki i rozpoczął zaklęcia. Wzywał teraz Lilith i inne Nehemala. Przemawiał podniesionym głosem, prosił, przywoływał. Błagał pomniejsze duchy o pomoc, by zechciały wpłynąć na najwyższego swego władcę i ten mu się ukazał. Dymiły kadzielnice, a ich dym układał się w dziwne smugi. W pokoju było prawie parno, a powietrze stawało się coraz bardziej duszące. Przybądź. Ukaż się. Rozbrzmiewał głos Wryńskiego. Nagle w komnacie ukazały się niebieskawe płomyki. Tańczyły z północy na południe. Chwilami zatrzymywały się przed kołem, chwilami przebiegały, niczem błyskawice. W ciemnych rogach pokoju rozległy się niesamowite chichoty. Zaczyna się pomyślała Sara. Niespodziewanie ognie znikły. Lecz ze ściany wyskoczył potwór podobny do olbrzymiej żaby, zaskrzeczał piskliwym głosem i jął się zbliżać do koła. Strzeżni rozkazał Wryński, potwór jednak nie znikał. Natomiast z kątów, ściany pokoju wyłaniały się ochydne maszkary, napoły ludzkie, napoły zwierzęce, postacie o ptasich głowach, kozły z tułowiami męskimi, szczury niewidzianej wielkości. W głębi Załopotał skrzydłami nietoperz. Szły naprzód zdrapieżnie wyciągniętymi szponami. Jakby pragnęły rozszarpać znajdujących się w kole. Precz, krzyknął znowu Wryński, wyciągając w ich kierunku szpadę. Nie, was, wołałem. Wyciągnięta szpada uczyniła na potworach takie wrażenie, jak gdyby na rozpalone ognisko padł strumień zimnej wody. Drapieżne łapy opadły. Rozległy się syki, piski, krzyki, a maszkary. Rzekłbyś pękały, niczem bańki mydlane i gdzieś ginęły w powietrzu. Najdłużej przy kole stała żaba, lecz i ona wreszcie znikła. Nie nas wołał. Nie nas. Rozległ się niemiły skowyt. Chce kogo innego. Nie zawsze jest bezpiecznie wzywać pana. Wryński zerknął na Sarę. Dumny był ze swej władzy. W pokoju zapanowała cisza, a on ponowił zaklęcia. Były to zaklęcia, które odszukał w starych i bardzo rzadkich księgach i dziś używał ich po raz pierwszy. Część z nich odnaleźć było można w Salomonis, pisma chapony oraz u Korneliusza Agrypy. W zniekształconej formie podawali je w ślad za niemi elifas lewi i papus. Ale Wryński odszukał daleko więcej. Mimo tych formuł jednak głuche milczenie panowało w komnacie potlał się z czoła czarnego maga i miało się wrażenie, że po wizycie larw i demonów żaden objaw nie nastąpi więcej. Władco wszechpotężny, książę ciemności, błagał daremnie, duchu zbuntowany przybądź. Wtem. Na ścianie, gdzie znajdował się diabelski pentagram. Począł się tworzyć obłok. Jeszcze mocniejsze smugi dymu popłynęły z kadzideł, a blask świec przygasł. Obłok ten przyjmował coraz wyraźniejsze kształty, wreszcie przemienił się w postać wysokiego człowieka. Rysów twarzy jednak nie sposób było rozróżnić, również tułów rozpływał się, jakby w powietrzu. Zjawisko to podeszło dookoła i stanęło tuż przed Wryńskim. Wtedy dopiero spostrzegł olbrzymie, gorące nienawiścią oczy. Czegoś chciał, posłyszał wyraźnie zdanie. Wryński musiał sobie zadać wielki przymus, by wytrzymać utkwiony w niego wzrok. Choć postać to wypływała, to nikła śród kadzideł. Z tyłu posłyszał cichy pisk sary. Nie dając się opanować lękowi, odparł. Panie wymówił możliwie twardym głosem. Jeśliś tym jest, o którym myślę, odpowiedz na parę zapytań. Jestem nim, lub nie jestem zgrzytnęły niemiłe w pokoju wyrazy, a nie przybywam tu, aby ludziom czynić dobrze. Czyż ci nie służę, jął błagać Wryński, czyż nie popełniam wszystkiego, nawet zbrodni, by stać ci się miły. Daj mi poznać przyszłości i obdasz mnie władzą. Zabrzmiał śmiech, a jednocześnie wydawało się, że grom uderzył w róg pokoju. Przestąpisz wrota piekła, posłyszał. Słowa te były dwuznaczne. Ponieważ jednak Wryński wciąż myślał o miejscowości w Szkocji, zwanej wrotami piekła, w której zamierzał odkryć nieprzebrane skarby, ucieszyła ona go bardzo. Dzięki Ci, panie, zawołał. Dzięki. Wiem, co chciałem wiedzieć. Czegóż mam wystrzegać się obecnie? W tejże chwili wystrzeliła w górę nowa smuga dymu z Kadzideł, a za niemi zniknęła postać. Już sądził Wryński, że rozmowa została ukończona, gdy wtem uderzyło go nowe zjawisko. Rzekłbyś, rozsunęła się jedna ze ścian pokoju, a za nią dojrzał dziwny obraz kobietę pochyloną nad stołem i piszącą obraz był na tyle wyraźny, że mógł przeczytać nawet oddzielne frazesy listu poznał twarz kobiety zrozumiał i wzdrygnął się wierzysz teraz z zafali kadzideł zabrzmiało zapytanie wierzę wierzę wyszeptał i w to wierzę, że rozmawiałem z tobą obraz. Przedstawiający piszącą kobietę równie raptownie znikł, jak się pojawił. Ale komnata zajaśniała niespodzianie zielonkawym blaskiem. Zbyt słabyś na to grzmiały prawie groźne słowa, aby mnie ujrzeć w prawdziwej postaci. Kto mnie zobaczył? zginął. Ciebie oszczędzam, bo jak nikt, umiesz czynić zło, aczkolwiek potrafią to dziś wszyscy ludzie na ziemi. Idź prosto wytkniętą drogą, a może sam ci się kiedyś objawię. Lecz nie usiłuj przyzywać mnie powtórnie. Gorzko odpokutowałbyś za to. Raptem tuż przed kołem rozległo się potężne uderzenie i mocno zapachniała siarka. Na czarnym dywanie pojawił się olbrzymi wypalony odcisk potwornego kopyta. Świece zgasły i w pokoju zaległy ciemności. Jego dłoni dotknęło niby rozpalone żelazo, a tuż przed nim zamigotały fosforycznym blaskiem w mroku okropne, przepojone nienawiścią oczy. Choć poprzednie słowa zjawiska świadczyły, że nie pragnie mu wyrządzić krzywdy, Wryński zatrząsł się ze strachu. Posłyszał upadek ciała. To nerwy Sary nie wytrzymały straszliwej próby. U-u! zabrzmiał niesamowity świst na pożegnanie, i wszystko znikło. Wryński. Po macku odszukawszy Sarę, pochwycił ją w swe ramiona i wybiegł z czartowskiej komnaty. Wpadł do sąsiedniego, jasno oświetlonego pokoju i tam, dopiero, nieco się uspokoiła. Och, odetchnął głęboko. Otworzył szeroko okno. Pod wpływem mroźnego, zimowego powietrza Sara odzyskała przytomność i otworzyła oczy. Więc wyszeptała cicho. Widziałaś wszystko, odparł. Sama możesz osądzić. Powoli policzki młodej kobiety nabierały koloru. Z jej głowy zsunęła się czerwona czapeczka, muślinowa zasłona spadła z ramion i leżała w objęciach Wryńskiego, prawie naga. On, tymczasem, mówił. Ostrzegł o grożącym niebezpieczeństwie. Pokazał obraz Lesickiej. Chyba ją poznałaś. Domyślałem się od dawna, że pragnie nas zdradzić. Przeczytałaś, chyba, słowa listu. Musimy temu zapobiec. Ty, tym się zajmiesz. Ale, Sara miała głowę zaprzątniętą czym innym. Dobrze, dobrze. Szepnęła. Lecz, nie mogę otrząsnąć się z wrażenia. Przez sekundę, sądziłam, że skonam ze strachu. Te oczy... Nie dziwię się, że inni z lęku umierali, kiedy przybywał. Toć gdyby zechciał, starłby nas, mimo magicznego koła, na proch. Wyraźnie czułam dotknięcie szponów na mojej szyi. Spojrzał na miejsce, na które wskazywała palcem. Widniał tam wyraźny czerwony znak. I ten odcisk kopyta mruknął. Nagle Sara, Wciąż pozostając w ramionach Wryńskiego, wyprężyła się gwałtownie. Okropne to, zawołała jakimś nieswoim głosem. Okropne, ale jakżeż podnieca. Dałeś mi takie emocje, jakich mi nie dał nikt. Nie żałuję, żem porzuciła dla ciebie męża i rodzinę. Stary jesteś podobno, lecz ja wciąż widzę w tobie młodzika. Pójdź, ja cię pożądam. Pochylił się nad półnagą kobietą i żarłocznie wpił się w jej rozchylone usta. W hołdzie, szatanowi. Mruknął. Rozdział dziewiąty. Umarli nie świadczą przeciw żywym. Na zajutrz, już o siódmej rano, do mieszkania lesickiej zastukała jakaś pani. Wysoka, smukła, o zielonych oczach. Ubrana skromnie, lecz wytwornie spod małego toczka wysuwały się pukle miedziano złotych włosów. Przybywam w imieniu pana Różyca, oświadczyła nieco jeszcze zaspanej służącej. Pani Lesicka miała pozostawić list dla niego. Przepraszam, że tak wcześnie się zjawiam, ale ten list jest niezwykle pilny, a pan Różyc nie mógł sam po niego przybyć. Wizyta ta zupełnie nie zdziwiła pokojówki. W rzeczy samej wczoraj w nocy otrzymała od swej pani zapieczętowaną kopertę, zaadresowaną na nazwisko pana Różyca. Nadmieniała jej przytem Lesicka, że ten pan bardzo wcześnie zjawi się po nią. Proszę, rzekła, nie podejrzewając podstępu. Czyż nie wszystko jedno było, kto list odbierał, Różyc, czy inna osoba, z jego polecenia? Wytworna nieznajoma prędko schowała po torebki kopertę, zręcznie wsunęła służącej do ręki pięć złotych i znikła. Wszystko odbyło się ku zobopólnemu zadowoleniu i pokojówka wielce cieszyła się z niespodziewanego, hojnego napiwku, gdy rychło dalszy przebieg wypadków przyprawił ją o zdumienie. W niespełna godzinę, przed ósmą, zgłosił się Różyc. Wręczyłam list. Zaadresowany do pana, wrzekła, tej pani, która przybyła z pańskiego polecenia. Otworzył szeroko oczy. Z mego polecenia nikt tu nie przybywał. Jak to? Taka wysoka, elegancko ubrana pani. Przyszła o siódmej. Twierdziła, że ten list jest panu natychmiast potrzebny. Chłodne krople potu wystąpiły na czoło różyca. I panienka oddała? Powtarzam, że oddałam. Skąd mogłam wiedzieć, że nie powinna byłam wydawać? Więc nowa zasadzka wykrzyknął z rozpaczą. Muszę bezwłocznie rozmówić się z panią Lesicką. Czy śpi jeszcze? Śpi. Położyła się wczoraj późno. Proszę ją koniecznie obudzić. A gdy pokojówka spojrzała na niego ze zdziwieniem, Dodał koniecznie. Przyjmuję to na moją odpowiedzialność. Nie ma chwili do stracenia. Wyraz twarzy i ton Różyca był taki, że nie śmiała oponować. Musiało zajść coś niezwykłego. Skierowała się tedy w stronę sypialni, podczas gdy Różyc pozostał w przedpokoju. Myślał teraz z przerażeniem, że list mogła porwać tylko zauszniczka Wryńskiego. Nagle dobiegł go przeraźliwy krzyk służącej. Boże, co za nieszczęście! Bez namysłu wbiegł do saloniku. Tam stała pokojówka i załamawszy ręce łkała głośno. Szybko zrozumiał powód tej rozpaczy. Na tapczanie, tym samym, obok którego siedział wczoraj, leżały nieruchome, sztywne zwłoki lesickiej. Odebrała sobie życie, zawołał. To była ta podróż, którą oznajmiała. Dotknął zimnej ręki. Śmierć musiała nastąpić od dawna. Leżała ubrana w wizytową sukienkę i widocznie, odebrała sobie życie, natychmiast po napisaniu i doręczeniu listu służącej. Porzucona w pobliżu tapcza na buteleczka z etykietą, na której widniała trupia główka, najlepiej świadczyła o rodzaju tego zgonu. Proszę zaraz zawiadomić policję, ją wydawać zlecenia służącej. Ja teraz odejdę, ale za kilka godzin powrócę. Jako szalały, wybiegł z saloniku. Spieszył do Grodeckiego. Jeśli nawet Lesicka odebrała sobie życie, jeśli nawet jej list, zawierający szczerą spowiedź a obciążający Wryńskiego został skradziony, posiadał tyle informacji, że mógł uratować murę.